Okej, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Cyberpunka. No i w dzisiejszym odcinku wykonam misję związaną z Judy po raz kolejny. W zasadzie jest to jakaś ta misja poboczna z tego co widzę. Jeżeli wejdziemy tutaj w nasz dziennik, no to rzeczywiście to jest misja poboczna. Ale jeżeli wybrałbym misję główną, to jest chyba już przejście do samego końca gry, jedna z ostatnich misji. Przynajmniej tak mi pisze, że nie będę mógł już wrócić do innych tutaj zadań, więc postanowiłem, że wykonam parę ciekawszych misji pobocznych. No i tak to będzie się tutaj prezentowało. Więc tak, mamy się tutaj spotkać z tą całą Judy wcześniej rano na balkonie chmur. Pamiętam, że wcześniej miałem tutaj jakąś misję, że zrobiłem tutaj tak niesamowitą rozróbę, że aż ciężko tutaj powiedzieć. A, jest w ogóle tutaj strefa zagrożenia, więc chyba pamiętają mnie za wcześniej, muszę przyznać. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Trzeba się tutaj od razu skradać. Gdzie miałbym się tutaj udać? Jakoś tędy? Czemu ja w ogóle nie mogę biegać w tym miejscu? Ale dziwna sprawa. No dobra, niech będzie i tak. I tym razem... Poczekaj, okej. Czy to będzie jakaś tutaj skryta akcja? Z Judy będziemy się tutaj skradali. No, proszę bardzo, mamy ją. Hej, dzięki, że jesteś. I co my tutaj robimy? Jak będziemy z nią rozmawiać, nie da się wyprowadzić z równowagi. Denerwujesz się? Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak, można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinnam wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Mam być twoim karkiem, ja chcesz ją przekonać. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawdę. O Evelyn. O tym, jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie. Potem będę improwizować. Dobra, chodźmy. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Stawiałbym, że jedna wielka strzelanina. Otworzę. Dobra, ona jest podobno hakerką, więc chyba się zna. Tu jest jakiś panel. Jak obejść systemy? To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. No dobra. Niech prowadzi. Hej, już jesteśmy na ich terenie. Halo, halo, witam serdecznie. Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Systematycznie obniżasz oczekiwania. Najpierw miernoty z MOX, teraz mordercy. Boję się myśleć, co będzie dalej. O tobie mówię, V. Zrobiłam, co musiałam zrobić. Nie zwracaj na mnie uwagi. Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszłaś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Ma propozycję? W pyskówkach jesteś niezła. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić, przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Widzę, że śmierć Ivy mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy! Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. A potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnej. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Tracimy czas.
Rozważ propozycję. Rozważ propozycję, Judy. To się może udać. No no, Judy. Widzę, że dorobiłaś się prawdziwej fanki. No widzisz, jestem twoją fanką, co ty sądzisz? Tracimy tylko czas, poradzimy sobie bez niej. Judy, odezwij się do mnie, jak przejdziesz przez żałobę i odzyskasz kontakt z rzeczywistością. Mam jeszcze coś tutaj. To nie ja jestem twoim wrogiem. Dobra, powiedzmy, że sobie już pójdę, dosyć tych rozmów. Chyba wyszło beznadziejnie, muszę przyznać. I co teraz robimy dalej? Świetnie poszło. Kompletnie nas olała. Pewnie się boi. Może to jeszcze przemyśli? Myślę, że po prostu się boi. Gdyby coś źle poszło, ma dużo do stracenia. Właściwie wszystko. Więc pozwoli, żeby takie historie się powtarzały. Trzeba się samoręcznie tego gangu tutaj pozbyć i tyle, więc ja bym zrobił strzelaninę. Dobra, wspinamy się niczym w tym, jak to się nazywa. Mirror's Edge, znacie ten tytuł? Był kiedyś, kilka lat temu, popularny. O, w 2013 jakoś wyszedł? Już dokładnie nie pamiętam. Coś wyskoczyło w przeszłości. Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Wow, 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 coś tu ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szala opłacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w nie kosy. Wiem o tym. I całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale, jakaby nie była, mogłam nurkować dzisiaj od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Nie, pewnie też. No, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak. Mogłam się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Jakieś inne te braindance'y, czy tam jak to się nazywało? Czekam, nad czym pracuję, może się jeszcze dowiemy? Halo, halo, Judy? W ogóle chodzimy tutaj o 5:00 w nocy, czy tam nad ranem. Taka godzina, że tutaj nikogo normalnego na ulicy nie ma. Chociaż niektórzy tak wstają, już do pracy. Sobie wyobraźcie. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Nie rozumiem, jak cycki mają się do sprzedawania tego badziewia. Zdecydowanie kupili mnie tymi dwoma. O to chodzi? Widocznie to działa. Skoro ludzie nadal się na to nabierają, to trudno się dziwić korporacjom, że stosują takie chwyty. Biznes to biznes. Ludzie raczej nie kupują podłego żarcia, bo są głupi, tylko biedni. Tak, jaką mamy reklamę? Reklamy przyszłości 80 giga za darmo. W 2077. Myślę, że tutaj większe będą limity. Aż tak późno. Raczej, że tyle terabajtów albo petabajtów. W sumie już giga wychodzi z użytku. Teraz jakieś tam na przykład dyski wielkie, no to już w terabajtach się tutaj liczy. Już w sumie od dłuższego czasu. A jakieś SSD na przykład, to w sumie jeszcze są giga. Więc tak tutaj się prezentuje moja wiedza na temat sprzętu komputerowego. No dobra, opuść budynek z Judy. Come on, Judy, idziemy tutaj na speedrunie tą grę. No i co dalej mamy tutaj robić? Porozmawiaj z Judy. Halo? Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety.
Myślałem, że się poddasz. Dobra. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Vi. Dziękuję ci. No dobra, czyli tutaj w zasadzie misja zwyciężona, po prostu wspaniała sprawa, ale po raz kolejny mamy tutaj do czynienia z tą główną misją, spotkaj się z Hanako, a tego raczej nie chcę teraz wykonywać, bo to jest ostatnia misja w tej całej kampanii, z tego co widziałem. Więc fajnie by było po raz kolejny kontynuować tą misję związaną z tą Judy, ale wydaje mi się, że niczego takiego po prostu nie będzie. Dziennik, czy mamy tutaj coś takiego? Przeczytaj wiadomość od nieznanego, znajdź nośnik Sandry. Porozmawiaj z Vasquezem, ja w ogóle nie znam tych ludzi. Tutaj mamy w miarę interesującą historię właśnie z tym Johnem jeszcze może. Nixem, nie znam kolesia, to już jakieś super misje poboczne są. Jeszcze z panem tutaj niby mamy. To brzmi poważnie, dziewczyna z takim charakterem jak pana nie zwraca by ci dupy jakimiś błahostkami. To może w takim razie to bym sobie wykonał? Gdzie to się w ogóle tutaj znajduje? 4 km, okej. Okay. No dobra, w takim razie, halo, halo, potrzebuję tutaj samochodu, który... A to mam kilka samochodów? To nawet nie wiedziałem. A nie, on jest dalej z tej strony. Ale co jest... Nie mogę w ogóle tutaj biegać, nie wiem czemu. Shift mi przestał działać? Czasami... Nie, moje bieganie tutaj nie działa. Dobra, w takim razie, niestety misja z tą Judy jest tutaj obecnie niedostępna, więc... wykonamy sobie teraz misję z tą Panam, czyli inną dziewczyną, która jest tutaj bardzo ważna w tej całej fabule. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W takim razie zaraz sobie przejdziemy na tą misję docelową. Tam gdzie trzeba dojechać i zaraz wam to wszystko pokażę, więc chwila, moment. Dobra, w takim razie zaraz będziemy już na miejscu, spotkamy się z tą całą Panam, ale w sumie szkoda, że nie można już kontynuować tej misji z tą całą Judy. Fajnie było od razu całą kampanię, powiedzmy, jednej bohaterki tutaj wygrać. A tak trzeba tutaj to wszystko rozdzielać, no ale zobaczymy. Może od pana również dowiemy się czegoś w miarę interesującego. Więc halo, halo, jesteśmy na miejscu i nie mogę dalej jechać, więc przejdźmy sobie tutaj pieszo. A nie mogę tutaj w ogóle biegać. Może jestem zbyt ciężki. Chwila, moment. Nie, dalej nie mogę tutaj biegać, więc nie wiem, wyrzuciłem sobie jeszcze parę broni, ale dużo to nie daje. Dobra, w takim razie porozmawiajmy. O, czy my dobrze, się znamy? Mów. Co się stało? Ravesi schwytali Sola. Idiota pojechał z niewielkim oddziałem na patrol i nie wrócili. Jesteś pewna, że to robota Ravesów? Obserwowaliśmy ich obóz. Wiemy, że przetrzymują więźniów i że mają kogoś ważnego. Musimy go odbić. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że mogę na ciebie liczyć. Nie za darmo? Jesteśmy kumplami. Jasne, panem. Przecież jesteśmy kumpelami. Myślałam, że o tym wiesz. Uważaj. Zapamiętam to i potem się ode mnie nie opędzisz. Jakoś to przeżyję. Przyjaźń przyjaźnią, ale jedno z najlepszych snajperek, jakie można znaleźć na zachodnim wybrzeżu, nie pogardzisz, co? Techtronika Grat. Widziała się w akcji. To oraz wdzięczność Aldy Kaldos. Brzmi nieźle. Kiedy weźmiesz ją w ręce nieźle, zmieni się w świetnie. Chodźmy. Mitch wprowadzi cię w szczegóły. Mitch? A, no to tamten, co przeżył z ostatniej akcji. Może pamiętajcie, kilka odcinków temu była tutaj jedna wielka rozruba. Ona? Tutaj? Po tym, co się stało ze Skorpionem? No to po Solu. Chyba nikt mnie tutaj nie lubi. Hej, Panam! Ty na serio chcesz to zrobić? Ktoś musi. Wiesz, że masz nierówno pod sufitem? Ktoś musi. Nie masz tu chyba wielu klientów, co? A no, wielu nie, za to często wracają. Wierni klienci, no dobra. Więc gdzie mielibyśmy tutaj pójść? Właśnie do tego kolesia miał nam tutaj powiedzieć szczegółowe informacje. Miał tu na mnie czekać. Zaraz będzie. Nie mówiłaś, że chcesz wziąć do tego kogoś z zewnątrz. Każda pomoc się przyda. Oprzyj się o wóz. Jak chcesz to zrobić? Masz w tym jakiś problem? Dobra, nie będziemy tak mówili. Okej, jak chcesz to zrobić? Po cichu. Bezpośredni atak to samobójstwo.
Mitch zajął się już rekonesansem. Ty przekradniesz się do obozu Ravesów, a ja będę cię osłaniać. A co zresztą, cicha robota w sam raz dla nas dwóch. W sam raz dla dwóch osób. Nie, żebym się chciał z wami zabrać i dopaść paru Rafenów. Po prostu... Rozejrzyj się! Po ostatnich atakach połowa ludzi ledwo stoi na nogach. Sprzęt? Lepiej nie gadać. A jebane dostawy utknęły pod Reno. Jesteśmy w dupie, Złotko. I wciąż nie wiadomo, czy z niej wyjdziemy, czy cofniemy się do okrężnicy. Dobra, nie ma chyba robimy co mówić to, takich rzeczy. Co kazałby nam zrobić Sol, gdyby tu był. Tak, czekamy. Zbieramy siły. Nie będę się tutaj wtrącał. Cześć, V. Wypuściłem drona na obóz Ravesów. Transmisja na żywo. Możecie rzucić okiem? Co u ciebie, Hech? Mitch, co u ciebie? Chciałbym, żeby srebrna taśma załatwiła wszystkie problemy. Ale to nie o mnie powinnaś się martwić, tylko o Sola. Przyjrzysz się temu, czy nie? No dobra. Okej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tylko nie za długo. Rafeni nie widzą drona, bo ma aktywny kamuflaż, ale zżera to masę energii. Jak tu jakieś strojenie? W tej opuszczonej cementowni zobacz masę ciężkiego sprzętu. Ravesi są jak szarańcza. Zajmują teren, ograbiają go ze wszystkiego, co wartościowe do gołej ziemi i odjeżdżają. Ale tym razem, widzisz ten mur? Wzmocnili go jakimiś prymitywnymi systemami bezpieczeństwa. A to oznacza, że chcą tu zostać na dłużej. Dlaczego? Kurwa, mogę tylko zgadywać, ale ma to coś wspólnego z Solem. Jeśli ciągle tam jest, musimy znaleźć drogę do środka. Ta mała wartownia jest chyba połączona z resztą obozu. Nasza furtka? Mhm. Jeśli nie to, to zostają wyłomy w murze albo mniej strzeżone odcinki. Ja bym tamtędy przeszedł, tam po tej skale. To wygląda bardzo ładnie. Wskoczyć akurat za mur. Z kilkunastu metrów nie widzą. Ślady kół, dobra. Co ja mam tutaj zrobić? Zeskanować? Przeskanuj? Jak się to robi? Halo, halo. Skanowanie pod tabem, okej. Dobra. Ślady opon. Wozy były mocno obciążone. Mogli wieźć sprzęt, albo Sol nie był jedynym więźniem. Prowadzą do ciężarówki, możesz ją przeskanować? Dobra. To chyba ta, w której trzymali Sola. Jakaś tutaj ciężko zbrojna rzeczywiście. Główny budynek. Sol musi być gdzieś w środku. Spory kompleks. To będzie jak szukanie igły w stogu siana. Jeśli nie wyjebali jeszcze całej elektroniki, można użyć kamer przemysłowych. Wystarczy, że znajdziesz pomieszczenie kontrolne. A ja wiem, da się tutaj skanować. Mamy jakieś kolesi. Skrzynia. Tak samo. Więcej tutaj nie widzę jak na razie. Więc ciężka sprawa. Pomieszczenie kontrolne. Niczego takiego nie widziałem tutaj. Ja tutaj nie steruję, samemu tutaj steruję, wszystko za mnie. No i patrzcie, z tamtej strony się tutaj wdrawać, nie? Ten mostek techniczny prowadzi z garażu do głównego kompleksu. No raczej to by było na tyle. Okay, coś już wiemy. Wszystko jasne? Podsumujmy co wiemy, dobra, i tak, wiemy już. Chodźmy po niego. Raczej jedźmy. Mitch, przygotowałeś vana? Na ile się dało. Sami zobaczcie. A ten nasz wóz się tutaj nie nadaje? Przynajmniej, znaczy ten mój? Czy my tym będziemy jeździli? To wygląda jak szalone. O, jest Iwan, pewnie to. Solidna robota. Raczej solidna improwizacja. Tak czy inaczej musi wystarczyć. Czekajcie. Mam tu coś jeszcze. Jeśli Sol wciąż żyje, będziecie tego potrzebować. Doprawiony superjet. Końska dawka. Nawet jego powinna postawić na nogi. Oby. Nie będę go taszczyć na plecach. No to mamy już wszystko. V, zabierasz się ze mną? No jasne, że jasne, z tobą. Okej, wskakuj za kierownicę. To ja prowadzę? Tak, muszę trochę wyregulować optykę.
No dobra, więc po raz pierwszy chyba tutaj sterujemy samochodem, jak z nią tutaj jeżdżę. Ona właśnie tutaj bardzo lubi to robić. Ale beznadziejny, Sylwan, kurde! Skręcę, Jezu Chrystek, to skręca. Zmień stację, jak chcesz. Jak się to robi? Zmiana kamery. Jakoś się to robiło, ale już nie pamiętam dokładnie jak. Dobra, powiedzmy, że to jest mój styl muzyki. Jakieś tam, nie wiem, lata 50. XXI wieku. Taka będzie muzyka przyszłości, ja wam mówię. Nawet nie wiem, jak to nazwać, czy to jest dubstep, czy coś innego. Muzyka elektroniczna. Jest ciekawa sprawa. 2 kilometry. Czy to w ogóle będzie ta cała misja? Chyba nie jedziemy w kierunku tego całego miasta, tylko na jakieś jeszcze bardziej tutaj wybrzeża, więc to całkiem interesujące. Ale muszę przyznać, kurde, ten samochód jest tak słaby. Jednak styl samochodu, właśnie to, czym sterujemy, ma tutaj bardzo duże znaczenie. Na przykład ten, którym tam wcześniej sterowałem, ten mój zazwyczaj standardowy, to jednak dużo daje. Każdy, ale Sol? Sama mówiłaś, że gorzej u niego z formą. Tak, ale przerzucać cywilów przez granicę w samym środku bombardowania. Porwać cysternę petrochemu, odkręcić zawory, zrobić kilka ósemek, podpalić pustynię, żeby dzieciaki miały frajdę. To Sol, jakiego pamiętam. Wszyscy mieliśmy swoich idoli. Tak, tyle że... No bo to jest dowódca właśnie tego całego klanu. Może pamiętacie, był właśnie ostatnio w jednym gameplayu, przy jednej cutscence w ogóle. Widzisz? Burza piaskowa? Zajebista burza idzie! Groźnie wygląda. Kurwa, nie tylko wygląda, musimy się pośpieszyć! To nam bardzo dużo da przecież. Zakładamy maski i wjeżdżamy. Ty wchodzisz do obozu Ravesów. Musimy zostawić wóz. Zaparkuj przy odkrywce. No dobra, powiedzmy, że... What the hell, w co ja tutaj w krzak wjechałem metalowy? Co się stało? No dobra. W takim razie zaparkujmy z tej strony, nikt nas nie zauważy. Okay, idę zająć pozycję, będę miała cię na oku. Tam na dole. Uważaj na siebie. Dobra, ja wiem, co ja tutaj robię. Czyli jedną wielką strzaninę. Wejdź na teren obozu. Ha! To będzie interesujące. W takim razie postarajmy się tutaj rozpocząć tą misję dosyć po cichu. Jak ja tutaj w ogóle broni mam, odpowiednie czy nie? Dobra, to jest moja ulubiona broń, więc to z pewnością sobie tak tutaj podejdę, bo, no bo nawet z tego, co oni tutaj mówili. Okej, okay, jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Dobra, bo nawet z tego, co tutaj mówili wcześniej, że to będzie super ciężka misja, żeby to wykonać wszystko tutaj z pełnej rozróby, więc postaram się tutaj po cichu ich wszystkich załatwić. Może coś z tego właśnie wyjdzie, więc... Postarajmy się właśnie zagrać w taki oto sposób. Dobra, zabij. No, myślę, że nikt go raczej tutaj nie znajdzie. Patrzcie na to. Może z tej strony jeszcze dałoby radę wejść, ale... Pamiętam, że przy tej całej odprawie była ta informacja, że w tym małym budynku są to jakieś dobre informacje. Więc warto jeszcze by było tutaj podejść. Ktoś się tutaj znajduje? Jest jeden w środku koleś. Jakby do niego tutaj podejść? Nikt nie usłyszał? What the... Co... What the hell was that? Jak się przeraziłem kartonów, kurde no! Ale straszne! No dobra, w takim razie co my tutaj mamy? Wiadomości. Raport ze zwiadu. Więc jeżeli chcecie, to proszę bardzo. Ja już nie będę aż tak tutaj bardzo przedłużał z tym czytaniem. Ale jeżeli was to interesuje, no to macie tutaj jakieś reklamy albo coś w tym stylu. Wow, 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 co się dzieje? Prawie nas jeden kolej zauważył. Nope, nikogo tutaj nie ma. Chyba będzie starał się podejść. Dobra, patrzcie na to. Czy on będzie tutaj wchodził do środka? Z tego co widzę, chyba tak. No to to by było na tyle. Ale beznadziejnie to wyszło. I on w ogóle tutaj przetrwał, nie no, w taki oto sposób. Naprawdę.
No i teraz wszyscy... Dobra, okej. Czyli mamy jeszcze do snajpera na samej górze, który mnie tutaj zabija super szybko, ale to wyszło tak beznadziejnie, naprawdę. Dobra, w takim razie nie ma co marnować czasu na tych tutaj pobocznych. Przejdę sobie w inny sposób. Dobra, więc patrzcie na to, mamy tutaj zupełnie inne podejście. Tamte wiadomości zostały już przeze mnie przeczytane, więc nie ma co tutaj przedłużać. Przejdziemy sobie z zupełnie innej strony. Ale jak on mnie zauważył jakoś bokiem, come on, w ogóle mnie tam nie było. No dobra, więc patrzcie na to. Okej, jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Myślę, że to będzie tutaj lepsza taktyka. Wystarczy tutaj 50 metrów przejść i w zasadzie tyle. Więc proszę bardzo, jaka prościzna. Tutaj mamy jednego przeciwnika na samym środku. Chyba nie będę go na razie zabijał. Muszę tam do środka wejść, tak? Z tego co widzę, tutaj jest bardzo bezpiecznie. Nikt w ogóle nie patrzy na te tereny. Więc po prostu prościzna, patrzcie na to. Teraz jakoś tutaj do środka mam się dostać. Bo sobie normalnie tutaj chodzę po tych ich obozie. Nikt w ogóle tutaj tego nie sprawdza. Chyba tutaj mamy jednego przeciwnika, ale... Chyba da radę jakoś tutaj przemknąć. Więc wspaniała sprawa. Ej, zaraz, zaraz. Czy to jest jakieś ludzkie, normalne wejście? Strzelec na wieżyczce. Nie wiem, czy ja powinienem tutaj wchodzić. Główny budynek. Uważaj na robactwo. Sol jest gdzieś w środku. Czuję to w kościach. Pamiętasz, co ci mówiłam? Jak namierzysz pomieszczenie kontrolne, możesz użyć ich kamer. Dobra, czyli to jest to całe pomieszczenie kontrolne? Nie wiem, w takim razie zbierzmy sobie tutaj wszystkie przedmioty. Mamy tego całkiem sporo. Jeszcze przeszukajmy i zaraz zobaczymy z tymi całymi kamerami. Czy to jest tutaj? Użyj. Więc mamy tutaj wiadomości. Proszę bardzo, jeżeli was to interesuje, to macie tutaj wszystkie informacje. Już to chyba wcześniej czytałem, to się powtarza. Mamy jeszcze jakiś plik, aktualne zapotrzebowanie, lokalna sieć. Kamery wyłączone, zdalne przyjęcie. A, czyli mogę jeszcze tutaj śledzić. To jest chyba ten koleś, tak jest. Chyba widzę Sola, zamknęli go w piwnicy. Jak z nim? Nie widzę wyraźnie, za ciemno. Okej, zejdź do niego. Może jeszcze nie jest za późno. Zaraz, następne urządzenie. Mam jeszcze jakieś inne kamery. Jak się w ogóle do tej piwnicy tutaj dostać, pytanie? Jeszcze niestety nie wiem. Uratuj Sola. Dobra, w takim razie wychodzimy i staramy się wejść do piwnicy. Może coś z tego tutaj wyjdzie. Czyli... O, tutaj mamy przeciwnika. Może go tutaj załatwię. Może bokiem mnie jeszcze tutaj nie zauważy. Dobra, w takim razie proszę bardzo, tworzymy tutaj morderstwa. Jeszcze coś tutaj można wyłączyć, nawet nie wiem co dokładnie, ale... Tworzymy jakieś postępy chyba. Ktoś się jeszcze tutaj znajduje? Chyba jest w miarę czysto. Na tym piętrze już nikogo tutaj dodatkowego nie widzę. Dobra, w takim razie trzeba zejść niżej ewidentnie. Tutaj mamy, kurde, strasznie wielu kolesi. Jak sobie z takimi tutaj radzić? Mamy tutaj piwnicę, to pewnie tędy. W takim razie... Ruszamy biegiem. I zaraz będziemy na miejscu. Pamiętam z kamer, że to jest właśnie to miejsce. Dobrze, tam idziemy przez tą główną bramę, ale... Właśnie mamy przeciwników. Spróbujmy to zrobić pojedynczo. Dobra, jest kolej z tej strony. Może go załatwię? Proszę bardzo, teraz zamieniam się w typowego ninja. Nikt mnie tutaj nie zauważy. Na początku, przy pierwszej próbie wyszło to trochę średnio, ale teraz robimy postępy. Proszę bardzo, morderstwo numer 2. Wow, jeszcze ktoś tutaj umarł nieprzyjemnie. Jest tu jakaś dziewczyna. Martwa. Wypatroszyli ją. O, wow. Chyba nie tylko ze wszczepów. Pierdoleni Rafeni. Właśnie tacy są. Posuną się do wszystkiego. Prombani. Czy ja mogę ich po prostu zamordować? Po co ja w ogóle tutaj po cichu wszystko robię? Niech bardziej cierpią. Pajace jedni. Dobra, w takim razie zbieramy jeszcze pozostałe tutaj rzeczy.
co my w zasadzie tutaj mamy? Kurde, ale bogaci. Niesłychana sprawa, jakieś tutaj napoje, czy to jakieś tutaj leczenia. Więc proszę bardzo. Tutaj taki oto magazyn mieli i to było w zasadzie na tyle, więc wchodzimy do środka. Dobra, morderstwo numer 2, 3 raczej, co ja tutaj myślę. To jest jakaś kobieta jeszcze. What the hell, co jej się stało? Ja nie mogę, zaraz czuję, że zginę od tej pani włosów, nie wiem. Może tutaj się czegoś dowiemy. Wiadomości kolejne, raport zwiadu. To już w zasadzie było wcześniej, zaraz, zaraz. Jakiś tutaj upadek, spadek, przepraszam. Dobra. Pliki. Aktualne zapotrzebowanie. I to było na tyle. Co w takim razie jeszcze zostało? To chyba tędy mam jakoś tutaj się przedostać. Okay. I jesteśmy chyba koło niego. Czy on żyje? Chyba tak. Dobrze, zabieraj go stamtąd. Ale zanim to zrobię, są tu jeszcze jakieś dodatkowe przedmioty, które może warto by było sobie tutaj sprawdzić. Sol? Masz moje pierdolone cygaro? Cygaro? Mówiłem wam, skurwysyny. Cygaro. Dobrze zmrożona flaszka i dwie dziewczyny do towarzystwa. To... albo możecie pocałować mnie w dupę. Spokojnie, Sol. Jestem z panem. Panem? Panem odeszła. Nie całkiem. Zabieramy cię stąd. A jesteś tą najemniczką. Mocno cię obili. Chyba będziesz tego potrzebować. O! O! No i? Ta. Da radę? Teraz możemy iść w Tany. Nie jest źle. Chcę cygar i dziewczyn. Brzmi jak Sol. A teraz wynoście się stamtąd. Wychodzimy. Odpalam silnik. Zaraz tam będę. Udało ci się ominąć straż? Jeśli będziemy cicho, wyjdziemy stąd bez jednego strzału. Właśnie tak. Z piwnicy powinno być inne wyjście. No dobra, więc proszę bardzo. Wszystko po cichu sobie tutaj wykonamy. Wystarczyło mieć tutaj właśnie dużo tej siły, właśnie tej statystyki oraz tej inteligencji, czy tam jak to nazwać. Więc proszę bardzo, misja zwyciężona w sumie, wyszło prościej niż sądziłem. Wydostań się przez tunel techniczny. Kto by pomyślał, że tego największego najemnika, najważniejszego trzymają właśnie w takim miejscu, że tak łatwo się tutaj dostać. Od razu mogłem to wykonać, właśnie z tej strony. Ciekawe, czy można by było to tak wykonać właśnie od razu idąc tędy. Dobra, w takim razie wbijamy. Wskocz na pakowana. Nie umiem, jak się to robi? Sol! Come on, no! Mamy tutaj misję, znaczy miasto do spalenia. Dobra. No i pięknie. W sumie ciekawe. Ciekawe zadanie. Chyba nawet nie potrzebowała tego całego zastrzyku. Chyba, że byłaby tutaj strzelina. Dobrze. Zasypię ślady opon. Mimo wszystko nie powinniśmy wracać prosto do obozu. Przesadna ostrożność. Niepotrzebnie stracimy czas. Lepiej być spóźnionym niż martwym. No w sumie dobrze mówi. Pojechałbym do Night City na przykład. I później dopiero do obozu. Tak byłoby znacznie bezpieczniej, ale znając panam raczej bezpośrednio sobie tutaj przejdzie. Dobra, w takim razie skip travel. Już raczej nie będzie tutaj nic super nadzwyczajnego. Widzicie te zabudowania? Tam przeczekamy. Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. No dobra. Szybko! Do środka! Co się stało? A, że śpieszymy się tutaj. Kurde, ale ta burza piaskowa. Ciekawa sprawa.
Muszę złapać oddech. Jakaś elektryczność by się tutaj przydała. W ogóle tutaj nikt nie mieszka? Interesujące. W ostatniej chwili. Tak. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Jak ja w ogóle wyglądam? Jak samuraj. Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Kurde! Możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Tak, chcę tą apteczkę otworzyć już od drugiego razu, no come on, no. I byłem przekonany, że już tutaj odpowiednio to funkcjonuje. Weź. Dobra. Dostali dobrą ofertę od biotechniki. Świetną. Odsprzedać się nie, albo... Tego... Hej, zadziałało! Mamy światło! No, jestem tutaj elektronikiem, elektrykiem albo informatykiem, wszystkim naraz w zasadzie. Coś takiego to chyba mechatronik, jeżeli dobrze kojarzę. Tak się tutaj znam. W takim razie, nie wiem, ruszamy na górę, nie ma takiej możliwości. Dobra, więc spotkajmy się z resztą. Co wy o tym sądzicie? Czy jestem tutaj... Cholera. ...dobry w tych laskach? Zimno na pustyni? Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Wiesz co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. Jeśli tak, wbij go na Hama, a ja odpalę ten złom. Wbij na Hama, jasna sprawa. Dobra, w takim razie idziemy. Czy tutaj obrywam jakoś, czy coś dostaję? Nie, w takim razie nie ma większych kłopotów chyba. Więc zobaczmy. Ale klapa rozwalona. Nie, jakoś tutaj obrywam, ale w zasadzie nie wiem od czego. Nie mam tutaj nic w zdrowiu. Odwzorowane. Zamknij drzwi za sobą, halo? Chyba warto? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak, szczęście. To dobre słowo. Oho, szykuje się dłuższe kazanie. Lepiej sobie usiądź. To może trwać godzinami. Ja wolę postać. Dobra. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z Rejwcami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa... Nie czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Może tak będzie lepiej. Sami z Rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Vi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. To gówniany pomysł. A nam dobrze mówi. Nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo? Wiesz, co mi się zawsze podobało w nomadach? Wasze przywiązanie do wolności. W Night City jest o nią cholernie trudno. Dlaczego? Bo korpy trzymają na wszystkim łapę. Po prostu nie potrafię uwierzyć, że oddajesz im to, co macie najcenniejszego. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Mieliśmy parę spięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Ale teraz... chyba muszę się walnąć w kimę. Pomóc ci? Pieprz się panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Co to było? To chyba przez leki. Habub! Co w ogóle robię tutaj? Za Habub. Habub. Ta. Habub? Oktany to ma.
I co, tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Bez butów byłoby pani wygodniej. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po całym dniu nie chciałabyś tego. Przestań. Po takim dniu jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Co masz na myśli? Uda, mam parę pomysłów. Czego pani sobie pani zażyczy? W tym motelu stawiamy na satysfakcję klienta. Czego sobie pani zażyczy? Chyba tylko miękkiej poduszki. Z tym może być pewien problem. Jeszcze się przekonamy. Wiesz co? Lepiej już chodźmy spać. To był cholernie długi dzień. Ale dziękuję, że przyjechałaś. To dla mnie dużo znaczy. No dobra. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem, jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle nie można spać. Nic a nic. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę państwu przyjemnych snów. Dobra, w takim razie misja zwyciężona, powiedzmy, tak? No, jeszcze się budzimy w nocy? Już nie ma nikogo. Halo, halo! Zostałem oszukany! Wyjechali beze mnie. Rozmawiaj z paną. Zaraz, ale gdzie ona się w ogóle tutaj podziała? Czyli co, tamten koleś tutaj jakoś nocował na tym piętrowym łóżku? Nie mam pojęcia. Dobra, w takim razie chodźmy dalej. Hej, jak się spało? Dobra robota, V. Tak sobie. Stylu. Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Myślałam, że zostajesz z rodziną? Jak to? Myślałam, że wracasz do Aldecaldos. Że zostajesz z rodziną. I właśnie tak jest. Chodź. Się narusza z tym Aldecaldos? To, o czym gadaliśmy z Solem. Dzięki, że stanęłaś po mojej stronie. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Naprawdę? Okej, no dobra. Patrzcie, jaką tutaj broń znalazłem. What the hell is this? Wiem. Jaka straszna. No to... Jeszcze raz dzięki. Cieszę się, że mogłam pomóc. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. Ja w sumie też. To jest mój skuter? Spotkaj się z... No, czyli tamto już mamy tą główną misję. Zaraz, chciałbym zabrać... chyba muszę jednak na tym motorze tutaj pojechać. O, proszę bardzo, tak tutaj wyglądam. Dobra, więc w zasadzie to było chyba na tyle na dzisiejszy odcinek. Zrobiłem tutaj całkiem spore postępy.
dwie misje poboczne, więc tak. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja tej całej serii, to oczywiście możecie zawsze zostawić tutaj lajka, suba, dzwonka. Będę tutaj robił codzienne odcinki albo jeden odcinek na dwa dni. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Może teraz bardziej się skupię na tym całym cyberpunku. Wcześniej jeszcze inne tutaj tytuły nagrywałem i robiłem top listy. Więc wiem. Więc jeszcze tego powinniśmy tutaj zagrać w ostatniej misji. Dobra. Więc w zasadzie to było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.